Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Painkiller Overdose. Poprzednio przeszliśmy Pompeję, a dzisiaj przenosimy się do Japonii. I misja nazywa się Japońska Masakra. My Japanese might be a bit rusty. Okej. Więc nasz Beliard dał tutaj popis swojej japońszczyzny. Okej, mamy kuszę. Kusza to taka kołkownica, tylko że trochę na innych zasadach. Łatwiej jest nią wycelować. I nam się przyda. I tutaj również dostaniemy miks starych, znanych przeciwników. No, oraz nowych. Prawdę powiedziawszy, to jeżeli chodzi o kuszę, to może nawet teraz bym jej użył. Ponieważ o wiele łatwiej się w tych ninja tutaj nawala. No i mamy dwa rodzaje tych wojowników. Jedni z dwururką, drudzy z mieczem. No ci z dwururką, czy z dwururką, co ja mówię. Taką wiecie, kurara i te sprawy, czy coś ten deseń. I oczywiście jedni trzymają się na dystans, są takimi snajperami, tak, a drudzy nas atakują, biegnąc za nami i próbując nas dziabnąć tym swoim mieczem. Tu będą chyba samuraje, o ile się nie mylę. A może to jeszcze nie tutaj? Nie, jeszcze nie tutaj, ale samuraje też się pojawią. Niestety, ponieważ są dosyć trudni. Dobra, zbierajmy te dusze, bo tutaj też będzie trochę do zabijania. Plus jeszcze pojawią się te moje ulubione przeze mnie takie momenty, a właściwie momenty, czy je... Dwa momenty, dobra, z tego co... O nie, tu jest ten samuraj. Dwa momenty, w których będziemy musieli niestety omijać przeszkody, a będzie ich całkiem sporo. Kurde, tutaj zrobić teraz. Dobra, tym ich zaatakuję. A macie. Jeszcze ktoś tu został, jeszcze ktoś chce posmakować mojej broni. A, jeszcze tu się skitlał jeden. No dawaj duszę, dawaj duszę. No i tak, ja się dziwię, gdzie tu są pociski do kuszy, a one są tutaj po prostu, no. Okej, tutaj się nam już pojawi ktoś nowy. Bo tych przeciwników możemy kojarzyć. Właśnie z poprzedniego Painkillera. A właśnie, tutaj niestety trzema pociskami naraz z tej kuszy musimy ich rozwalić, więc też jest to pewien problem. Okej, są i mistrzowie, którzy potrafią znikać, wkurzając tym samym snajpera takiego jak my. Dobra, sensei, gin. A, już koniec! Ilu tych sensajów było? Dwóch chyba. Coś tutaj amunicji brakuje. Ale nie, po prostu nie brakuje, tylko ja jej nie znajduję, bo znajduję ją dopiero po walce. No ale przynajmniej no i tak zostanie użyta w, tak czy tak. Dobra. Tu już nic nie ma, to idziemy dalej. A przynajmniej ja niczego nie widzę. Okej, mamy zbroję. Bierzemy tę zbroję. Któż mnie atakuje? Znowu wy?
Szkoda, szkoda, że trzeba tyle tych nabojów zabiera, no ale warto. Jak widać, opłaca się to. No, genialny żółwiu, niestety. Tacy podobni są w sumie do niego, nie? Tylko, że nie czytają gazetek porno. Był odgłos, że się skończyła walka? Chyba nie. A to muszę tutaj wejść w takim razie i tu będzie... I tu będzie ich więcej. Aj, też mnie zdanili. Ja myślałem, że ten kapelusz im spada tylko w momencie, jak giną, ale widziałem, że jednak nie. Dobra. O, jaki piękny most. Na pewno na nim nic się nie pojawi. A, dobra, fajerwerki, pamiętam. O, i tu się jeszcze też pojawiają gejsze. Niestety nie robią one tego, czego byśmy, co zazwyczaj gejsze powinny robić. Co jest trochę smutne, bo Beliar też, no może nie człowiek, ale też chciał skorzystać, no ale nie może. Niestety. Dlatego na ich towarzystwo nie ma co liczyć. Co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam? Dobra, pora zniszczyć ten burdel. Jak widzicie, one też nas starają się atakować z daleka. I co? I to wszystko na tyle was stać? No okej, zniszczyłem im ten burdel. A nie, jednak to nie koniec. Tak coś czułem, no przecież ich było o wiele za mało, nie? A przy tym te gejsze są wkurzająco głośne. Nie... Bo trudno mówić, żeby były trudne, nie? Dobra, gincie. I znowu mam takie przeczucie, że to nieodpowiedni moment na tego typu popisy. Ktoś tu jest? Nie widzę tu nikogo w każdym razie. No i zużyłem swoją demoniczną moc na zabicie dwóch przeciwników, trzech maksymalnie może. A, no nie podoba mi się to wcale, no ale cóż. Nic nie poradzę. Mogę jeszcze wyjść tędy. Chyba nawet będę musiał. Okej. Pamiętam, że jest bardzo łatwo wpaść do tej wody. A jak wiecie, w Painkillerze woda nas zabija automatycznie. Unrest forever. Okej, teraz się może najpierw samurajami zajmę. A nie, dobra, nie mam tych bomb. I tak, pomimo że jest to fajna runda, to jednak CS należy do innych rund. Znaczy jest ich bardzo dużo, znaczy jest tutaj bardzo dużo fajnych rund, ale są tak chore rundy, do których dopiero będziemy musieli dojść i które się chyba dopiero po pierwszym bossie pojawią, że no niestety te tutaj przegrywają. Bo te to są takie klasyczne rundy w stylu, no jakieś tam odwzorowanie dawnych miejsc, dawnych czasów. A będą naprawdę chore, tak jak na przykład folwark zwierzęcy. Okej, tu nie widzę... A, dobra, jest tutaj coś, ale tego nie mogę wziąć. Za cicho tutaj. O wiele za cicho. Okej. Tu już widzicie, mamy te kule na łańcuchu, więc no nie będzie fajnie. Proszę stąd iść. Gdyby te fajerwerki jeszcze coś dawały. Ale nie bardzo. To znaczy, no,
tym. No oczywiście, no zabierają im jakieś życie, ale oni jak nie za bardzo chcą wejść w ich pole rażenia. No i poskakałeś sobie. W tej rundzie jest w ogóle taki zong, że niektóre beczki, znaczy nie wybuchają. O właśnie te. Te beczki zazwyczaj z tym wyglądem w Painkillerze. No one praktycznie zawsze wybuchają. No tutaj jednak stwierdzili, że nie, że zrobimy sobie tak dla jaj, że nie będą wybuchać. I strasznie myli, bo na przykład cieszymy się, że o, zniszczę tę beczkę i tu jest dużo przeciwników, więc ich zabiję. No nie, no takiego wała. Okej. Ta runda jest o tyle wkurzająca, że ten moment, że tutaj mamy mało przeciwników, wszystkich musimy potraktować z daleka. Wszystkich musimy potraktować z daleka. Oj. Ale do tego mamy też te kule na łańcuchu. Okej, tu już nikt się nie pojawia. Czyli ja się chyba muszę cofnąć. Walić hajs. Dobra, i teraz wejdziemy sobie do tego budynku. Dojo? Tak to nazwać? Nie wiem. Cóż tu? No nie, ej, błagam, ej, no nie, no bez przesady. Panowie. Ej, no prawie mi zabrali całe życie, nie? Dobra, jeszcze ty zostałeś? Uff, udało się, już myślałem, że tutaj zginę. A to miejsce wcale takie trudne nie było. Tylko niestety dałem się z zaskoczenia dać. Znaczy, dałem się z zaskoczenia tutaj zaatakować. Okej. Panowie, proszę przestać. Ci, co są silniejsi. A, to są ci, co harakiri popełniają. Jak już... I wtedy niestety to nas też może zabić. No, też w sumie dziwne, żeby się zabijali od tak dla beki, nie? Ale zobaczmy. A. Dobra, to chyba nawet mnie za... Chyba nawet mnie chce trafiło, tak widzę. No byłeś kamieniem, jak mogłeś mnie zaatakować? Okej, jak ja nie lubię, jak oni znikają. Idź, kurde, nauczać tam swoich niemrawych uczniów. Dobra. Oj, nie mam już amunicji. O, udało się. Na szczęście się udało. Dobra, przeszukajmy teren, a nuż, jakaś amunicja tutaj się znajdzie. No dobra, wejdźmy, o, no tak. To jest ten drugi moment, w którym musimy uważać na przeszkody, ale jest chyba łatwiejszy niż ten poprzedni. No u nas ładne panie atakują. Co za dziwny budel. Człowiek przychodzi, już myśli, że coś, a tutaj tego zaczynają atakować. O nie, jeszcze ciebie tu brakowało. Ty dziadek co, też przyszedłeś i się pomyliłeś czy jak? Widzicie, ta gra też powinna się spodobać feministkom, ponieważ jak widzicie, tutaj wszyscy dostają porówno kulek. Czy jesteś starcem, czy jesteś kobietą, czy jesteś potworem, tutaj nie ma to znaczenia, i tak giniesz, i tak każda kula jest dla ciebie przygotowana z mojej strony. Dobra, nakarmimy go trochę.
No i pięknie ten się położył. Spać, ciebie też już uśpimy. No a ty co tutaj robisz? Tego się nie spodziewałem, że się tutaj pojawi. A nie, przepraszam. Tym cię tutaj... No idź spać, idź. Ty też. Ej, ilu was tutaj jest? Dlaczego? Skąd wy się tu wzięliście? Proszę natychmiast przestać. Dobra, zobaczymy. Może to ich zabije. Idź spać. I ty też idź spać. Już. Do łóżka. Nie ma CS-a po nocach. No, udało się. Hop. Dawaj duszę i idziemy dalej. Coraz wyżej. Nie wiem, czy to jest ostatnie piętro, czy nie. Znowu wy. Znaczy, tu, znowu wy. Tutaj nie będzie już nikogo innego. Okej. Wypadałoby więc się zmienić w demona i w końcu to jakoś normalnie wykorzystać. Normalnie w sensie mądrze. A jeszcze 6 dusz, to jeszcze trochę przed nami. Okej, 3 dusze. Jeśli rzecz jasna zdobędę wszystkie 3. A zdobyłem. No chyba, że jesteście dwoma ostatnimi przeciwnikami. No. Oj. A jednak nie, no to mnie trochę cieszy. Okej. Jedna już nawalona tutaj leży. Oj, panie i panowie, przesraliście sobie. Gdzie wy tu jesteście? O, tu jeszcze was zabrakło. Tutaj jeszcze was nie było. O Jezu, ile was tutaj jest. Dalej. Oj, i meta się pojawiła. Ale to dość szybko to załatwiłem. O, 15, no ponad 16 minut. Także jest dobrze. O, znajdź co najmniej 400 sztuk złota. Niestety, trochę tak złota to nie za bardzo szukałem. 400, aha, czyli tylko o 12 mniej tylko możemy mieć, tak? Na całą planszę, świetnie. No dobra, tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam, no i do następnego!